Telewizja regionalna Krajna TV. Wyjątkowy gatunek telewizji. Grad, powódź, susza, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania. OC Rolnika – ubezpieczenie upraw, maszyn i hodowli zwierząt. CUK Ubezpieczenia – Sępólno-Krajeńskie, Plac Wolności 11. Sprawdź nas! Warsztaty terapii zajęciowej, Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sportu i Rekreacji, Dom Dziecka czy Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu. Tak. I żłobek jeszcze. Ja pamiętam swój film. To są ludzie z Oeiras, to jest taka dzielnica pod Lizboną. Przyjechali tutaj, ponieważ wymieniamy doświadczenia w ramach projektu Europejskie Centrum Aktywności Rodziny. Jest to taki projekt, który realizujemy tutaj w Sępólnie i został wzbogacony o komponent ponadnarodowy dotyczący wymiany doświadczeń pracy z rodziną w otwartym środowisku. Z
zwiedzają w Sępólnie różne instytucje, przyglądają się tego, jak my pracujemy, jakie metody stosujemy. Uwieńczeniem będzie taka wspólna publikacja, która zostanie wydana, która będzie prezentowała to, co się udało tutaj wspólnie wypracować. Zdaje się, że Sępólno to nie jest jedyny przystanek na tej objeździe po Polsce. Nie. Goście przyjechali w środę wieczorem, zwiedzili Warszawę. Rano gościli w Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży, zapoznali się z programem Równać Szanse, który działa w całej Polsce. Następnie gościliśmy u marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie przedstawiliśmy wszystkie projekty unijne działające na rzecz rodziny. Zwiedzili również Toruń, zrobili sobie zdjęcie pod pomnikiem Kopernika i domem Kopernika. Jest to jednak dla nich bardzo ważna też osoba, którą chcieli jakby też tutaj bliżej poznać, a teraz gościmy ich w Sępólnie. Zwiedzą jeszcze warsztat terapii zajęciowej, ośrodek pomocy społecznej. Będziemy gościli w Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Sportu i Rekreacji, w Centrum Aktywności Społecznej. Mamy w gminie co pokazać, w związku z tym też jesteśmy dumni, że możemy tak szeroko przybliżyć gościom nasz region. A czemu ta wymiana doświadczeń ma służyć? Jak ona będzie procentowała w przyszłości? Mamy nadzieję nawiązać stałą współpracę z różnymi organizacjami europejskimi po to, żeby uczyć się od siebie wzajemnie. Ten żłobek, który tutaj w Sępólnie dobrze funkcjonuje, również stworzyliśmy podczas wizyt studyjnych, dużo się tam nauczyliśmy. Jest to taki nowy sposób, bardzo produktywny uczenia się wzajemnego. Zresztą też ten projekt jest realizowany w ramach programu sfinansowany jakby edukacja, wiedza, rozwój, w związku z tym to jest też bardzo ważne, że jakby on służy wzajemnemu rozwojowi. Goście są tutaj bardzo ciekawi, bardzo dużo przyglądają się temu, jak pracujemy. Natomiast my też byliśmy z taką wizytą u nich i też bardzo dużo jakby się nauczyliśmy. Między innymi podpatrywaliśmy, jak działa fryzjer społeczny. U nas takiej instytucji nie ma. Czy Kasta Europa, którą ta organizacja Pro Atlantico prowadzi. Gościliśmy również u Majora w takiej gminie Oeiras, gdzie przybliżyli nam politykę rodzinną. Dzisiaj też zresztą pan burmistrz Sępólna przybliżył tą politykę rodzinną w naszej gminie gościom. I feel Sępólno, it's a very nice town, has very nice facilities. I'm really surprised about the kind of activities that you can provide for small children that we are visiting now here the center. I'm really surprised about different kind of activities and the innovation that you are making here. You have been here for a few days. What have you seen for this time? Where have you been? Well, so far in this town, I've been just in the city council. We had a visit with the mayor, and now we are visiting this institution with the small kids, children, and we have still a lot of time to visit other places. How do you like here in the place for the little kids? I find it's a very new building, very well organized, and if I had a children, I shortly will feel happy if I could have it in a place like this. Okay, and what do you think about Polish weather and Polish food? Well, Polish... Do you have winter clothes? No, I was expecting it to be much colder at this time of the year. I'm surprised it's not so cold. I'm happy with the food. Okay, we have very good food and a lot of food around here, I must say it. So far, so good. Do you know any Polish words? They already told me some, but I can't remember at the moment. Okay, thank you very much. Thank you.